Państwo, wracamy do ważnego tematu społecznie. Wracamy do tematu zakupu gruntów przez premiera Morawieckiego. To, że pan premier Morawiecki jest chciwym spekulantem, już wszyscy wiemy. 20 lat temu kupował od jednej z parafii 15 hektarów ziemi. Od księdza, jak się teraz okazuje, który był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, kupował tą ziemię w bardzo atrakcyjnej części Wrocławia po, jak się okazało, bardzo atrakcyjnej cenie. Niespełna 20% wartości tej ziemi. Przypomnijmy, zapłacił za tą ziemię 700 tysięcy. Później ten majątek był przepisany na żonę. Żona ostatnio sprzedała za blisko 15 milionów złotych. Już to samo w sobie kompromituje polityka, bo pamiętajmy, że w momencie zakupu był też politykiem, był wcześniej radnym sejmiku. Ale nie o tym chcielibyśmy dzisiaj mówić, bo zaczęła nas interesować kwestia przekazania tych działek przez Skarb Państwa samej parafii. I mamy nowe okoliczności, które wskazują na szereg nieprawidłowości, wręcz na wyłudzenie działki, która następnie była odsprzedana i którą kupił też sam premier Morawiecki. I o tym jest dzisiejsza konferencja prasowa. Szanowni Państwo, przedstawimy dzisiaj Państwu konkretne dokumenty, które z posłem Jońskim pozyskaliśmy w trakcie kontroli, która trwała blisko rok. Dotarliśmy do roku 98, 99, dotarliśmy do wniosków, do decyzji administracyjnych, do protokołów odbioru działek kościelnych. Przeprowadziliśmy kontrolę również w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z tym wszystkim chcemy się z Państwem podzielić. Szanowni Państwo, to co się z tej przestrzeni związanej z działką Morawieckiego wyłania, to szwindel. To szwindel na ogromną skalę, który pokazuje, w jaki sposób ludzie obecnych elit PiS dorabiali się swoich fortun. Dorabiali się na bezprawiu, dorabiali się na fałszowaniu dokumentów, dorabiali się na antydatowaniu dokumentów, na poświadczaniu nieprawdy w decyzjach i kreowaniu sztucznych bytów tylko i po to, żeby wyciągać ziemię kościelną. Pojawia się w tej sprawie jedno pytanie. Od kiedy Morawiecki wiedział o tym szwindlu, o tym bezprawiu, również o tym, że nigdy te działki, które następnie w 2002 roku kupił, nie powinny zostać wyprowadzane ze Skarbu Państwa, bo parafii się te działki po prostu nie należały. No to zaczynamy od pierwszego slajdu, tak króciutko, żeby Państwa wprowadzić, na jakiej podstawie w ogóle Skarb Państwa przekazywał działki parafią. I tutaj pojawia się artykuł 70 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. I tutaj parafie mogły otrzymać, uwaga, ważny zapis, do 15 hektarów ziemi. Do 15, nie więcej, do 15. I tutaj dotykamy już tej parafii, od której odkupił premier Morawiecki ziemię, parafię świętej Elżbiety. Bo parafia świętej Elżbiety mogła wystąpić o 15 hektarów, ale jak się okazało z dokumentów, które Państwu za chwilę przedstawimy, to było mało. Okazuje się, że z tej jednej parafii popłynęły, jak się okazuje, dwa wnioski, a więc nie 15, ale zawnioskowano o 30 hektarów. Szanowni Państwo, parafia świętej Elżbiety, parafia garnizonowa, parafia wojskowa, parafia przy ulicy świętej Elżbiety 1/2, ustanowiona wiele lat temu jako część podlegająca biskupowi, jako parafia podlegająca biskupowi Polowemu, ulega przekształceniu z dniem 15 marca 1998 roku na parafię cywilno-wojskową. Jest, szanowni Państwo, jedna parafia garnizonowa, wojskowa, bo są używane te dwie nazwy, która jest przekształcana, jak powiedziałem, 15 marca 1998 roku
w nową parafię. Jedna parafia zmienia się, przekształca się w drugą parafię. I mamy, szanowni państwo, jedną parafię, jednego proboszcza, jeden kościół, jedną plebanię. Natomiast w związku z procederem przekazania działek kościelnych ze Skarbu Państwa decyzją wojewody, wojewoda kreuje zaświadczenia, twierdząc, że w tym miejscu znajdują się dwie parafie. Znajduje się parafia wojskowa, garnizonowa i parafia oddzielna, parafia rzymskokatolicka świętej Elżbiety. Jest to absolutnie sztuczny, bezprawny byt. Jest to jedna parafia, która powinna być, to co powiedział poseł Joński, przedmiotem procedury związanej z pozyskaniem działki kościelnej. Chciałbym tutaj dodać, szanowni państwo, żebyśmy byli precyzyjni. Pozornie utworzono parafię. A więc w jednym budynku, pod jednym adresem, z jednym proboszczem, a złożono dwa wnioski, aby dostać dwa grunty, nie jeden. A kwestia, czy to jest 15 czy 30, jest szalenie istotna, biorąc pod uwagę, za ile później premier Morawiecki kupował, za ile sprzedawał, o jakich kwotach w ogóle rozmawiamy. Poprosimy kolejny slajd. To jest bardzo ważny, istotny slajd. To są wyniki kontroli naszej poselskiej. Chcemy państwu pokazać, jak fałszowano dokumentację związaną z wnioskami. Te wnioski, jeden z tych wniosków, co najmniej jeden jest sfałszowany. Widać to po dwóch rzeczach. Po pierwsze po datach, które później niejak się mają w decyzjach, i po adresatach. Jest adresat wojewoda wrocławski, wojewoda dolnośląski. Wszyscy wiedzą, że od 1 stycznia 1999 roku nie było już 49 województw, tylko było 16, a więc tutaj po prostu doprowadzono do tego, że wniosek, ten drugi, był pisany po otrzymaniu decyzji o grunty. A więc to jest dowód na to, że dokonano fałszerstwa przy otrzymaniu tej ziemi. Szanowni państwo, dodam kilka słów. To jest wniosek, po lewej stronie jest wniosek parafii garnizonowej. 3 września 1998 roku. Parafia garnizonowa pod wezwaniem świętej Elżbiety składa wniosek o przyznanie zgodnie z ustawą do tych 15 hektarów. Podpisana jest parafia wojskowa Wrocław. Są pieczątki wpływu, i to jest bardzo istotne, na to zwracamy uwagę, czyli ten dokument wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego, ale jakiego urzędu? Do wojewody wrocławskiego, bo w 1998 roku jest jeszcze województwo wrocławskie. Są pieczątki, które poświadczają, że ten wniosek parafii garnizonowej idzie zgodnie z procedurą. I nagle mamy wniosek do wojewody dolnośląskiego, podpisany 9 września 1999 roku. I tutaj należy się zatrzymać. Jest to wniosek o przyznanie ziemi z datą, która jest późniejsza aniżeli decyzja wojewody o przyznaniu tej działki. Tak, dokładnie to jest półtora miesiąca po przyznaniu drugiej działki na 15 hektarów jest składany wniosek. Zobaczcie państwo, on nie ma żadnych pieczątek. To jest dokument, który nie wpłynął do urzędu. Ale to nie jest... I podpisuje oczywiście kto? Parafia wojskowa. Po lewej stronie pieczątka jest parafia wojskowa i po drugiej stronie jest proboszcz parafii wojskowej świętej Elżbiety. Ten sam proboszcz podpisuje dwa oddzielne wnioski, mając świadomości, że jedna parafia może pozyskać tylko 15 hektarów. Poprosimy kolejny slajd. No i tutaj już mamy do czynienia z decyzjami. Z decyzjami wojewody o przekazaniu gruntów. Bardzo jest ciekawy wątek w ogóle przekazywania tych terenów. Wojewoda w ogóle nie analizował dokumentów. Proboszcz składał, nikt nie sprawdzał tych informacji. Wojewoda akceptował i przekazywał ziemię, którą wcześniej wybrali księża. I tutaj te dwie decyzje, nawiązując do wypowiedzi posła Szczerby przed chwilą, właśnie odnoszą się do tych dwóch wniosków. I ten drugi wniosek, jak się okazuje, był składany po wydanej decyzji 24 lipca, więc jak powiedziałem, półtora miesiąca po. Czyli krótko mówiąc,
fabrykowano dokumenty dotyczące wniosku o przyznanie gruntu po przekazaniu decyzji przez wojewodę. Więc wiadomo było z góry, że ktoś po prostu myśli tylko i wyłącznie o tym, jak wyciągnąć dodatkowe 15 hektarów na parafię, chociaż wcale się te 15 hektarów nie należało. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z wyłudzeniem 15 hektarów gruntu. Szanowni Państwo, jak powiedzieliśmy, jedna parafia, jedna plebania, jeden proboszcz, dwa wnioski o przekazanie gruntów rolnych parafii, nie 15, a 30 i decyzje. Dwie decyzje, które dotyczą łącznie 30 hektarów. Są to działki na wrocławskim Oporowie, bardzo atrakcyjny teren, który od lat był przewidziany jako teren inwestycyjny. Działki oczywiście są tuż obok siebie, ale co istotne, pamiętacie Państwo, co mówiłem o tym, że ten drugi wniosek dotyczący parafii tak zwanej cywilnej został złożony, co pokazaliśmy na dokumencie, 9 września 1999 roku. I teraz spoglądamy, Szanowni Państwo, na decyzję wojewody. To jest ta decyzja po lewej stronie. I pozwólcie Państwo, że podejdę i pokażę Wam datę. 3 września 1998. Wniosek jest złożony 9 września 1999 roku. Nie ma żadnych pieczątek wpływu. A w decyzji administracyjnej wojewoda podaje, że parafia złożyła ten wniosek rok wcześniej, 3 września 1998 roku, mimo tego, że sam wniosek jest adresowany na wojewodę dolnośląskiego, a przypomnijmy, że województwo dolnośląskie zgodnie z reformą samorządową zostało ustanowione i jest samo urząd wojewody dolnośląskiego od 1 stycznia 1999 roku. Jest to fałszowanie dokumentów, jest to poświadczanie nieprawdy, jest to wyprowadzanie gruntów ze Skarbu Państwa tylko i po to, żeby przez parafię kościelną dotarł do określonych prywatnych właścicieli. Pytanie jest kluczowe, czy Morawiecki już w tym momencie ten cały proces jako radny, kluczowy radny, który ma bliskie kontakty z wojewodą dolnośląskim, czy ten proces nadzoruje? I poprosimy jeszcze o ostatnie dwa dokumenty bardzo istotne i ważne. Szanowni Państwo, to jest protokół zdawczo-odbiorczy. On jest o tyle ważny i istotny, że to jest wydanie i przekazanie nieruchomości. I proszę zwrócić uwagę. Mamy różne działki oczywiście na tych dwóch dokumentach, po 15 hektarów, ale mamy dokładnie ten sam adres, dokładnie tego samego księdza, który odbiera księdza Józefa Kubaleckiego, proboszcza parafii, zarówno w jednej, jak i w drugiej. Jak się okazuje, nawet pieczątki są te same. Proszę zwrócić uwagę. Parafia rzymskokatolicka, parafia wojskowa. I po drugiej stronie, Szanowni Państwo, ta sama pieczątka. Proboszcz parafii wojskowej zgłasza się po odbiór tej ziemi do odpowiedniego organu i przychodzi z pieczątką parafia wojskowa. Czyli parafia wojskowa, co potwierdza, poświadcza również na tych dokumentach, otrzymuje 30 hektarów, a nie 15. Jaki jest tego skutek? Skutek jest taki, że jedno z tych 15 hektarów może pozyskać 2 lata później Mateusz Morawiecki, kupując tą działkę za bezcen, za 700 tysięcy, mimo tego, że prokuratura później interesuje się tą sprawą, mimo że rzeczoznawca, który wyceniał wartość tego gruntu, ustala, że ta działka, że kwota tego aktu sprzedaży jest zaniżona, a de facto stanowi 20% realnej kwoty, która wynika z operatu szacunkowego. Jak Państwo wiecie, chwilę potem premier Morawiecki zakupuje tą działkę. Zakupuje od księdza, który, jak się okazuje, sąd uznaje ostatnio za byłego współpracownika Służby Bezpieczeństwa PRL, ale ksiądz, kiedy zostaje Morawiecki premierem, awansuje i dostaje tytuł generalski w 2018 roku. W tej całej sprawie nie ma żadnego przypadku. Nie ma żadnej wątpliwości, że przywłaszczone przez Kościół te grunty, nienależycie przekazane przez Skarb Państwa, powinny wrócić do Skarbu Państwa. Nie mamy co do tego wątpliwości. One zostały zakupione przez Morawieckiego, ale powinny zostać zwrócone do Skarbu Państwa. Dlatego, że mamy do czynienia po prostu z wyłudzeniem. Z wyłudzeniem dodatkowych 15 hektarów.
Oczywiście tam nigdy nie było dwóch parafii. To również jest nawet na stronie internetowej. Była jedna parafia, a dwa wnioski i dwa grunty. Dlatego też będziemy składali wniosek do ministra sprawiedliwości. Jeśli nie w tej kadencji, bo zdajemy sobie sprawę, że prokuratura jest mocno upolityczniona, to w następnej prokuratura powinna wrócić do tej sprawy, bo ta sprawa była przedmiotem zainteresowania i premier też był przesłuchiwany w tej sprawie. Byli powołani biegli, którzy wyceniali tą wartość tej ziemi i się okazało, że premier zakupił 20, no za kwotę, znaczy wartość 20% tylko tej ziemi. Uważamy, że śledztwo z artykułu 231-270 kodeksu karnego powinno zostać wznowione w tej sprawie. Tu jest ewidentny szwindel, to jest ewidentne oszustwo i ewidentne wyprowadzenie 15 hektarów, a co za tym idzie ogromnych pieniędzy, bo te grunty są w świetnej lokalizacji. Nie muszę mówić, że akurat te grunty są dokładnie obok siebie. Więc ci, którzy decydowali o tym, które wybrać grunty, nie robili tego przypadkowo. I mamy taką świadomość, że było to przy pełnej prawdopodobnie wiedzy tych, którzy również później kupowali tą ziemię. Szanowni Państwo, na Dolnym Śląsku grasowała mafia. Mafia byłych esbeków, byłych tajnych współpracowników, ludzi też nowych elit, którzy weszli do samorządu, tak jak Marowiecki, który był radnym AWS-u, radnym sejmiku wrocławskiego, później dolnośląskiego. Szanowni Państwo, to co pokazaliśmy, pokazujemy wszystko na dokumentach. Pokazujemy na dokumentach, które pozyskaliśmy w toku kontroli poselskich. Umiemy wykorzystywać ten instrument. Pokazują, że są przesłanki nieważnościowe tej decyzji. W oparciu o bezprawną decyzję wojewody, w której są poświadczenia nieprawdy. Pojawiają się dokumenty, wnioski, które nigdy nie zostały złożone, antydatowane. Mateusz Morawiecki zbił fortunę. W sierpniu ubiegłego roku żona premiera sprzedała tę działkę za 15 milionów. Ta działka powinna wrócić do Skarbu Państwa. Te pieniądze powinny wrócić do Skarbu Państwa. Na tej działce powinny być świadczone różnego rodzaju usługi publiczne. Tam powinny powstawać mieszkania na wynajem, mieszkania komunalne, być może program Mieszkanie Plus, to byłaby dobra lokalizacja. A może szpital, a może przedszkole, a może dom pomocy społecznej. Wyprowadzono na sposób na bezczela działkę ze Skarbu Państwa tylko i po to, żeby jedna rodzina się wzbogaciła. Nie ma wybitnego bankowca, który w świecie finansjery dorobił się majątku. Mamy tutaj do czynienia z bezczelnym przekrętem, bezczelnym szwindlem, w którym bierał udział Mateusz Morawiecki jako ta osoba, która tę działkę następnie kupiła. A następnie tą działkę się pozbyła, wiedząc o tym, że ta działka śmierdzi. Śmierdzi bezprawiem, śmierdzi nieprawością i niesprawiedliwością. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że stworzono sztuczne warunki do uzyskania tych nieruchomości. Tej sprawy nie odpuścimy. Tej sprawy nie odpuścimy, bo władza, która ma gębę pełną frazesów o prawie, o sprawiedliwości, o uczciwości, o moralności, dopuszczała się rzeczy haniebnych. I prokurator powinien działać. Ja rozumiem, że Mateusz Morawiecki teraz broni Zbigniewa Ziobry, bo się boi, bo wychodzi na mównicę i go broni, mimo tego, że nikt tego nie chce, bo się boi, bo Zbigniew Ziobro i prokuratura ma również te dokumenty i dokładnie wiedzą, że mogliby w tej chwili już go przesłuchać. Czy on w tym procederze nie uczestniczył od początku? Czy pomysł, żeby z 15 hektarów zrobić 30 hektarów, nie był również jego pomysłem, a wykonawcą była parafia, był wojewoda, była Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. I na koniec ksiądz generał. Ksiądz generał, który okazuje się, że również pochodzi z poprzedniego systemu. Sąd w Lublinie w ostatnich kilku tygodniach stwierdził, że generał awansowany na wniosek rządu Morawieckiego. Za co? Za sprzedaż Morawieckiemu tej działki okazał się kłamcą lustracyjnym. Z takimi ludźmi ta władza, która twierdzi, że ma solidarność w sercu, robiła bezczelne interesy. Nie odpuścimy tej sprawy. Ta działka powinna wrócić do Skarbu Państwa. Ta decyzja powinna być stwierdzona jako nieważna. I te pieniądze
powinny również wrócić do nas, do podatników, dla społeczeństwa. Dziękujemy. Czy są z Państwa strony pytania? Jeśli nie ma, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.